Panie premierze, nie mruknął echa po marszu tysiąca TOG-TUG. A między innymi organizatorzy po takim oficjalnej komendzie do hymnu odśpiewali Odę do radości. Czy sędziowie może te orły, które mają i noszą na łańcuchach, wydając wyroki w imieniu Rzeczpospolitej, teraz będą też zmieniać? To było rzeczywiście dosyć przedziwne przedsięwzięcie. Znaczy przede wszystkim cały fundament, cały zamysł tego przedsięwzięcia był fałszywy, bo on zakładał, że w Polsce dzisiaj mamy zagrożenie dla niezależnego, niezawisłego sądownictwa, a wręcz przeciwnie. Dzisiaj od 4 lat rząd Prawa i Sprawiedliwości pracuje nad tym, żeby rzeczywiście sądownictwo w Polsce było w pełni niezależne i w pełni wyzbyło się tych bardzo złych zachowań, bardzo złych wzorców, które zostały przeniesione wprost z czasów komunistycznych. Właśnie sędziów, którzy wydają wyroki nie w oparciu o rzeczywistą ocenę materiału dowodowego, a sędziowie na telefon. Pamiętamy kazus sędziego Milewskiego, sędziego, który był gotów rzeczywiście konsultować ten wyrok z ówczesnym premierem Donaldem Tuskiem. Pamiętamy sędziów, którzy kompromitowali się poprzez dokonywanie kradzieży czy różnego rodzaju innego łamania prawa, jednocześnie pozostając bezkarnymi. To wszystko nie buduje, nie budowało i nie buduje przekonania o tym, że Polska jest krajem praworządnym, że Polacy mogą liczyć na to, iż w sądach uzyskają sprawiedliwy wyrok. Więc protestowanie dzisiaj przeciwko tym działaniom, które podejmuje rząd, jest de facto protestowaniem przeciwko temu, aby społeczeństwo polskie mogło być usatysfakcjonowane działaniem sądownictwa. Z całym szacunkiem, panie premierze, ale jedna z pań sędzi obecna na tym marszu, zaprzysiężona, jak mi powiedziała, przez prezydenta Kwaśniewskiego, powiedziała, że oni maszerują właśnie po to, żeby nie wróciły czasy PRL-u, a czasy PRL-u to czasy sędziów na telefon. Zachodzi olbrzymie ryzyko tego, że utrata niezawisłości przez sędziego i przez polskich sędziów spowoduje to, że wrócimy do czasów, o których pani przed chwilą wspominała, czyli czasów PRL-u, kiedy słynne były wyroki na żądanie na telefon, tak? To pokazuje, w jakim stanie umysłu są ci państwo, którzy w tych protestach uczestniczą. Rzeczywiście wtedy, kiedy trzeba było protestować, wtedy, kiedy trzeba było piętnować takie właśnie zachowania jak sędziów na telefon, a były to czasy rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, wtedy tym sędziom to nie przeszkadzało. Wtedy uważali to za coś, co jest całkowicie naturalne i co właściwie nie wymaga żadnego odniesienia się również środowiska do tych zdarzeń. A dzisiaj, kiedy my naprawiamy właśnie, kiedy chcemy likwidować te patologie w środowisku sędziowskim, wtedy spotykamy się z protestem tych środowisk. To bardzo wyraźnie pokazuje, że niestety w Polsce mamy część środowiska sędziowskiego. Nie chcę generalizować, bardzo wielu uczciwych sędziów, myślę, popiera te nasze reformy. Natomiast jest część środowiska sędziowskiego, która nie może się pogodzić z tym, że sędziowie to nie jakaś nadzwyczajna kasta, to nie wyjęta spod oceny również społecznej grupa ludzi, która nie podlega żadnym zasadom i nie podlega również żadnym ocenom. To jest rzeczywiście bardzo poważny problem, ale to jest problem tego środowiska, które musi wreszcie zrozumieć, że nie jest czymś całkowicie odizolowanym od reszty społeczeństwa.